Jak ważny jest w Twoim życiu sport? Nie jakoś obsesyjnie. Ja raczej takie chętnie sporty sezonowe uprawiam. Narty, snowboard, wakeboard, jakieś przyjemne otoczenie. I z czymś to się wiąże, takim bardziej ekscytującym niż na przykład bieganie w parku koło domu. Ale taka chociaż minimalna aktywność fizyczna, czy to jest okazjonalna siłownia, czy jakaś joga, czy jakieś zajęcia fitness. Staram się tego pilnować, bo wierzę, że utrzymywanie ciała w dobrej kondycji też wpływa pozytywnie na głowę i na czyszczenie sobie jakichś negatywnych myśli. No dobrze, no ty niedawno zostałaś po raz drugi mamą i wyglądasz fenomenalnie. Ja muszę przyznać, że nie mogę się napatrzeć, ale rozumiem, że jeszcze nie ćwiczysz, bo to chyba jeszcze troszkę za wcześnie. Nie ćwiczę. Znaczy ćwiczę podnoszenie dziecka i bieganie z góry na dół, popieluchy i inne tego typu konkurencje. A powiedz mi, czy na przykład stosujesz jakąś dietę, czy jesz jak młoda mama wszystko, ale w normalnych ilościach? Nie, ja akurat mam takie szczęście, że nigdy nie musiałam stosować jakiejś specjalnej diety, bo mam dobrą przemianę materii, to chyba genetyczne, dostałam w prezencie i wierzę w to, że organizm mi podpowiada dobrze i jak mam na coś ochotę, to powinnam to zjeść. Taką sobie przyjęłam przyjemną strategię. Aniu, ty niedawno zostałaś po raz kolejny mamą i chciałam się ciebie zapytać, jak u ciebie wygląda teraz logistyka? Jest ciężej, łatwiej? To jest z jednej strony ciężej, bo jest dwójka, która ma różne potrzeby i te potrzeby trzeba zaspokoić i czasem człowiek chciałby się rozdwoić, a się nie da. Ale z drugiej strony łatwiej jest o tyle, że już wiadomo, jak obsłużyć tę sytuację. I zdecydowanie czuję pewniej. Nie mogę powiedzieć, że miała przy pierwszym dziecku jakieś specjalne lęki, że sobie nie poradzę, albo żeby coś nie przerastało, ale na pewno robi się to już bardziej automatycznie, w związku z tym z większą przyjemnością, bo się wtedy większą przyjemność czerpie z tego bycia z tym małym człowiekiem, a mniej się człowiek skupia i koncentruje na tym, że właściwie założyć pieluchę albo coś jeszcze innego, bardziej technicznego zrobić odpowiednio.